Wiatraki będą mogły powstawać bliżej zabudowań. To przyczyni się do uwolnienia potencjału inwestycyjnego i budowy nowych mocy do 2025 roku, wynika z szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Zmiany w dłuższej perspektywie mają także wpłynąć na niższe ceny energii. Tak zwana ustawa odległościowa z 2016 roku wprowadziła zasadę 10H. To oznacza, w jakiej odległości od zabudowań mogą powstawać elektrownie wiatrowe. Tu limit wynosi 10-krotność wysokości wiatraka, czyli około 1,5 kilometra. Stowarzyszenia czy przedsiębiorstwa, które muszą wykazywać odpowiedni udział zielonej energii, informowały, że nie są w stanie tego robić bez uwolnienia potencjału oraz instalowania takich źródeł jak energetyka wiatrowa, mówi wiceminister Anna Kornecka. Stąd resort rozwoju, pracy i technologii planuje liberalizację ustawy odległościowej. Chcemy uwolnić potencjał regionów Polski, które gotowe są i w których rozwijała już się energetyka wiatrowa na lądzie, i pozwolić ich w sposób przemyślany, sprawiedliwy, w konsultacjach społecznych ustanowić odległość, która dla nich będzie właściwa do tego, żeby na tych terenach rozwijać energetykę wiatrową, a jednocześnie pozwolić ludziom budować domy i rozwijać mieszkalnictwa. Propozycja liberalizacji ustawy odległościowej zakłada, że zasada 10H zostanie utrzymana. Jednak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gmina będzie mogła określić inną odległość wiatraków od zabudowań. Właśnie dzięki temu, że wprowadzimy minimalną odległość w postaci 500 metrów, ale jednak ustanawianą lokalnie i właśnie umożliwiającą przemysłom energochłonnym lokowanie również tanich, czystych źródeł energii. Wiceminister Anna Kornecka zwraca uwagę, że budowa nowych mocy wiatrowych wpłynie także na obniżenie cen energii. Widzimy, co się dzieje z opłatami za emisję CO2. Sygnały, które do nas płyną, raczej są pesymistyczne. Wskazują na to, że te opłaty będą jednak w dalszym ciągu rosnąć. Stały się pewnym przedmiotem takiej spekulacji, takiego nacisku na kraje, które jeszcze transformacji energetycznej do tej pory opierały się. I chcemy nie być na szarym końcu, tylko chcemy wyprzedzić konkurencję i pokazać, że jesteśmy w stanie i nasze przedsiębiorstwa, i nasza gospodarka, nasi mali, średni przedsiębiorcy są w stanie konkurować z firmami z zagranicy, między innymi dlatego, że nie będą płacili ogromnych kwot za zużycie energii. Resort szacuje, że do 2025 roku możemy mieć nawet 3 gigawaty dodatkowej energii z wiatru, a w perspektywie do 2030-2040 roku szacuje, że będziemy w stanie potroić moce w naszym kraju.